Hej, witam wszystkich serdecznie. 17 stycznia, godzina 17.25, dzisiaj później niż zwykle, dlatego, że miałem sporo spraw różnych i w ogóle ten tydzień jest taki rozstrzelony, choć ważny, bo jak wiecie, obserwujemy efekt ETF-u na Bitcoinie. Obserwujemy efekt ETF-u i o tym dzisiaj chwilę porozmawiamy. Zobaczymy, jak to wszystko wyszło, jak to wygląda. Zasadniczo skupiał się będę na ostatnich analizach, na które robiłem, na projekcjach, które robiłem, żeby. Powiedzieć, czy są aktualne, czy są nieaktualne, co się zmieniło, co się nie zmieniło, ale dorzucę parę altcoinów w takim ekspresowym przeglądzie. Właściwie w przeglądzie mojej tapety, tego, czego, co ja mam w tej chwili u siebie na tapecie, bez jakichś szczegółów co do dolara, czy centa, gdzie i jak zajmować pozycje, Bo przecież nic, co mówię, nie jest dla Was poradą inwestycyjną, ale jeżeli Was interesuje, gdzie jestem i na co poluję, to chętnie się tym troszeczkę dzisiaj z Wami podzielę. A zatem od czego zaczniemy? Zaczniemy od naszego wall w TradingView, jeżeli ktoś z Was nie korzysta, oczywiście zachęcam, jest to bardzo dobra platforma do analiz niemalże wszystkich wykresów, jakie mogą nam przyjść tylko do głowy, włącznie na przykład z inflacją, ostatnio wykres, który wpadł mi gdzieś tutaj pod, 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 pod skrzydła chciałem powiedzieć, to jest inflacja. W Polsce na przykład, lub w Stanach, czy w strefie euro, można je sobie porównać, tę inflacje. Można je sobie porównać, tę inflację. Ale nie o inflacji dzisiaj mowa. Wejdźmy na nasz wall i zobaczmy, jakie ostatnio publikowane były analizy. Mamy CHZ, to jest analiza, bodajże Merola. Merel tutaj nam to wrzucił, więc zobaczcie, można sobie wejść w analizę, zobaczyć, jakie ona miała założenia. Widzimy, że miała założenia LONG, czyli wzrostowe z opisem i sprawdzić jak się potoczyły losy ceny od czasu tej analizy czyli cena miała wzrosnąć z około 69 tysięcznych dolara, czyli 6,5 centa można powiedzieć, do szczytu tutaj oznaczonego jako B, klikamy sobie play zobaczcie, jako minimalny target miejsce do zajęcia pozycji cena startuje i mamy wzrosty, widzicie, mamy wzrosty, więc analiza sprawdzona bardzo dobrze, więc analiza, oczywiście z założeniem stop loss, negacja scenariusza tutaj na czarnym poziomie, gratuluję Merylowi, chylę, że tak powiem, czoła przed jego umiejętnościami, kunsztem i, i, i tym, że po prostu takie coś trafił, no jest to mega, mega fajne i widzę trochę mojej szkoły w tym, więc jestem trochę dumny, jak wiecie, taki ojciec z dzieci dumny, choć Meryl ma w ogóle umiejętności wykraczające poza moją szkołę już, także niesamowity facet, ale idźmy dalej. Tutaj, na przykład, Bitcoin. Bitcoin analiza widzicie to selce, analiza jest to wyróżnianie przez TradingView, zanim oczywiście się zrealizowała jako wybór redakcji analiza, która pojawia się na głównym wolumu TradingView, dostępna dla niemal całej społeczności wielo tysięcznej, może nawet milionowej, nie wiem ilu ilu tam TradingView ma użytkowników. Jak mogą wyglądać, jak może wyglądać kontynuacja wzrostów? To jest analiza Karola. No i informacja czerwona strefa, opór, koniec, większa korekta, trójkąt, zielona strefa do wzrostów, tu żółta jeszcze też strefa do wzrostów. Zobaczmy, jak się potoczy, potoczyły losy ceny Bitcoina. Cena rośnie, jeszcze trochę porusza się w trójkącie, dolna krawędź zaliczona prze, wy, wybicie trójkąta. Zaliczenie Targetu, opór, koniec większy. Oczywiście ze znakiem zapytania, to nie była jakaś silna analiza, ale jak widać, zrealizowała się niemalże idealnie. Przy okazji dodam, że było to również trochę moje miejsce, bo 46 tysięcy wzwyż to było moje miejsce na target, na zasięgi wzrostów wcześniejszych swingów. Mówiłem o tym i pisałem też w, w poprzednim nagraniu. I czas na Euro.pln, jeszcze raz o tym powiem, mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu. Również wybór redakcji. Czyli również Trading był uznało, że jest to analiza no, powiedzmy ponad, może ponadczasowa, to złosowa, ale ponadstandardowa, ponad taka przeciętna. Ponieważ wcześniejsza analiza była bardzo udana, jeśli chodzi o spadki, prognozy spadków przed wyborami jeszcze w Polsce i dostaliśmy te spadki, macie ją w załączeniu, możecie do niej, o tutaj, możecie zjechać niżej i zobaczyć tą poprzednią analizę, która mówiła o spadkach, które się wydarzyły. No to zacząłem, to już jest analiza mojego autorstwa. Zakłada wzrosty, czyli osłabienie złotego. Klikamy play. Proszę bardzo, widzimy wzrosty. Analiza była publikowana, gdy cena była w okolicach 4,32. Dzisiaj notowania to już 4, niemalże prawie 4,40. No, nie prawie, dostaliśmy 4,40. 4,40 i być może dostaniemy jeszcze więcej, także to się realizuje, a zatem widzicie, że TradeWars to nie jest ktoś tam, kto popełnia tylko błędy i nieustannie się myli. Oczywiście my też popełniamy błędy i też się mylimy, bo nie może być tak, że ktoś ma ciągle nieustannie rację. Ale ja się bardzo cieszę, kiedy nasze analizy się sprawdzają, i y, jestem z tego, można powiedzieć, dumny. To trochę to, jeśli chodzi o podsumowanie. Jest też, są też inne analizy, możecie sprawdzić, zobaczyć, y, co się dzieje z nimi i, i tak dalej, i tak dalej. Y, a nawet zaproponować swoje propozycje do, do analizy. Jeżeli jesteście w Trade Wars, to oczywiście przyjmujemy takie propozycje. Ostatnio bardzo modna seria w postaci koncertu życzeń, czyli wy proponujecie. Wy proponujecie y, Falor do analizy, ja go analizuję. I tak było na przykład z Ethereum Classic. Jednym z, jednym z pretendentów do analizy był Ethereum Classic, do którego wrzuciłem analizę. Nie wiem, czy już się tym chwaliłem, w, powiedzmy, w YouTube, czy jeszcze się tym nie chwaliłem. Ale moja analiza mówiła, że to jest przestrzeń do zakupów spot tutaj. Czyli gdy tylko cena trafia w tę strefę, powinny być wzrosty. Oczywiście strefa jest dość szeroka poniżej 20 dolarów, aż do 15 to jest do zakupów ETH, etc. I gdy następują wzrosty, to sięgają uwaga 70 około 7% w ciągu tak naprawdę jednego tygodnia. To jest jedna tygodniowa świeca. Czyli 7 dni, 70%. Może być 10% dziennie, o tak. Trochę w marketingowy zróbmy szum. 10% dziennie, słuchajcie. To dobry wynik, czy niedobry? Oczywiście, nie, nie będę się teraz bawił w czarodziei żaden, to po, trzeba, po, słuchajcie, Rea, w rzeczywistości powiem Wam, jak wygląda prawda. 70% to jest swing. To, ile udało się z tego wyciągnąć, to powiedzmy, niech to będzie realnie około 50%. Okay? no bo nigdy idealnie w dołku nie kupisz, i idealnie w szczycie nie sprzedaż. No dobra, niech, niech będzie 50. Przy założeniu, że musisz doliczyć spread, czyli różnicę kursową z zakupu i sprzedaży, odchodzi ci kolejne, może nawet, nie wiem, 10%. Teraz strzelam, nie liczyłem tego, ale powiedzmy, że to jest jakiś koszt transakcyjny, prawda? Dodatkowo musisz odłożyć przynajmniej z 1 trzecią, jak nie 50% na koszty nieudanych transakcji, bo przecież nieudane transakcje też się zdarzają, więc trzeba sobie odłożyć o na przykład tej Litecoin którego zakładałem też wzrosty z żółtej strefy, a on wali w stop lossa w tej chwili, więc to jest strata moja. Czyli część tych zysków, które wjechały z Ethereum Classic trzeba przeznaczyć na straty związane z Litecoinem. Jeżeli, by, jeżeli to by było zamknięte na stop tutaj, prawda? Także no realnie 70% wygląda dobrze w reklamie, a realnie, ale jestem z Wami szczery, realnie są to niższe wartości, natomiast no no tak to po prostu wygląda w tym życiu inwestycyjnym. Dobra, przejdźmy do Bitcoina. Otworzyłem sobie wykres Binance akurat tylko i wyłącznie dlatego, że jest w miarę czyste. Czyli jeżeli go porównamy, nie wiem, do wykresu Futures, jest dużo mniej naniesionego y, wszystkiego, wszystkich jakichś wskaźników, niewskaźników, wskaźników, oznaczeń. Zrobię wam teraz ekspresowy kurs analizy technicznej. Nie W ogóle nie patrzcie na te oznaczenia, one są. Y, Zbędne. To może, może otworzę jeszcze bardziej czyste. Które? O, może być tam. Zrobię wam teraz ekspresowy, przyspieszony kurs analizy technicznej. Zobaczcie, jak, co można, jak wygląda technika analizy technicznej. Zaznaczamy, bierzemy sobie miarkę Fibo. Jeżeli ktoś nie wie, co to miarka FIBO, no to są to poziomy Fibonacciego. Jeżeli poczytacie troszeczkę, troszkę poczytajcie o tym w internecie, na pewno we wielu nagłówkach pojawi Wam się cyfra 618. Liczba, przepraszam, nie cyfra, tylko liczba 618. Będzie uznawana to za, złota, za złotą liczbę Fibonacciego. Teraz zobaczcie, najprostszy kurs analizy technicznej. Łapiemy sobie szczyt jako początek ruchu spadkowego. Zaznaczamy na tym szczycie sobie miarką FIBO początek, czyli 0, czy tam 1, przepraszam, bo tak się miarkę układa. Ciągniemy ją do dołka, czyli cały zakres mierzymy od szczytu, od wierzchołka do dołka i sprawdzamy, gdzie w tym całym mierzeniu, w całej tej jedynce, czyli tu jest 0, tu jest 1, wypada nam przestrzeń 0,618, tak? czyli ułamek tutaj macie 0,618. I co robimy? Zaznaczamy sobie to miejsce, tę linię, zaznaczamy sobie ten poziom tutaj. Prawda? Usuwamy FIBO, żeby już nie mieć narzędzia, tylko mieć poziom. I co się okazuje? Cena, zobaczcie, wraca tutaj we wzrostach. Zalicza poziom FIBO. Zobaczcie, żeby nie było wątpliwości, tutaj jest ten moment zaliczania. I w chwili, gdy go zalicza, następuje bardzo silny dynamiczny spadek dlaczego mówię silne i dynamiczne, bo spadek w tym zakresie, czyli tej głębokości, które mieliśmy w, w tej przestrzeni, był spadkiem, który odbył się bardzo szybko, a wcześniej identyczne spadki, czyli ten i ten, nie będę już wam tutaj udowadniał identyczności, ale one były takie same, to są korekty o tym samym zakresie, ta, ta i tutaj ta, Widzicie, że ta się odbyła bardzo krótko, a te trwały raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tygodni. Z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tygodni, 11 tygodni, tydzień. Czyli zrobiliśmy w tydzień to, co wcześniej zajmowało nam ponad dwa miesiące. Stąd też moja teza, że te spadki były silne i dynamiczne. Dobra. No i widzicie, prosta rzecz. Wystarczy sobie odnieść Fibo i na 618 jest reakcja, prawda? Oczywiście robię to z pewnego rodzaju przymrużeniem oka i humorem, bo tak naprawdę wcale to nie jest takie proste. Chciałem Wam tylko pokazać pewnego rodzaju zbieżność, że, że czasem tak się dzieje Wy rzeczywiście, że złota cyfra daje to, co daje, ale jest to tylko jeden z. Jest to jeden pojedynczy mały wątek, dlatego to było w formie żartu, co dzisiaj powiedziałem. Sama analiza jest o wiele bardziej złożona i nie ma jednej metodologii, która gwarantuje jakiekolwiek zyski. Nie ma takiej. Tutaj to jest, to naprawdę trzeba. To jest trochę jak w sporcie o tak zawsze mówię, że mm, gdyby każdy nauczył się, nauczył się skakać, to wszyscy, jak małyż, to wszyscy byśmy byli, nie wiem, mistrzami, używając tej samej techniki, a przecież mistrz jest tylko jeden, prawda? Pozycja druga i trzecia na podium też jest ograniczona. Dobra, przechodzimy do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do analizy technicznej Bitcoina. Tutaj mogę wam się pochwalić, że w wczoraj w strukturach wewnętrznych udało mi się wstawić dobrą pozycję long. Na tle wcześniejszej porażki LONG, którą też miałem w okolicach piątku. Co mamy na wykresie? Na wykresie mamy sytuację, w której mamy, wszyscy mamy świadomość tego, że odbywa się korekta. Tak, może teraz zmienię wykres. Odbywa się korekta, poczekajcie. Okej, okay, ten wykres będzie dla Was dobry. Wszyscy mamy świadomość tego, że odbywa się korekta. Pierwsza, pierwsza kwestia to jest taka, że skieruję swoje słowa do osób, które, które, interesują, długoterminowe, które interesują długoterminowe inwestowanie w Bitcoina. Ustalmy fakty. Cały bitcoin jest ogólnie w trendzie wzrostowym, długoterminowym. Ostatni, w ostatnim czasie, po 2021 roku, mieliśmy roczną, okołoroczną korektę, której trend został zakończony, przynajmniej częściowy trend tej fali, i rozpoczął się nowy trend, który tak naprawdę całkiem niedawno dopiero potwierdziliśmy, ponieważ jeszcze tutaj wcześniej to było utrzymanie trendu spadkowego, tu on został złamany. Mamy nowy trend. Mamy nowy trend wzrostowy i od właściwie chwili jego złamania, zważywszy na początek z dołka z 2020 roku z października, powinniśmy patrzeć na Bitcoina w formule wzrostowej. Jeśli tak, to wszystko co spada, powinno być jedynie korektą przed kontynuacją wzrostów. Okej? Okay? Czyli teraz osoby, które mają zainwestowane, powiedzmy, inwestowały w Bitcoina, powinny się uśmiechać i mówić, OK, jedziemy w trendzie. Bitcoin jest mocno trendowym walorem, silne, silnie trendowym, choć trzeba pamiętać takie historie, jak ta tutaj, na przykład w, w 2019, kiedy Bitcoin pojechał i wcale nie zrobił szczytu, tylko dał jeszcze raz brutalny zjazd przed kolejnym szczytem, ale to również była tylko korekta, czyli to bo, słuchajcie, historycznie, żeby Wam dać sygnał, informację, bardzo podobna sytuacja. Trend spadkowy, tu dowiadujemy się, że jest zakończony i wszystko co spada jest jedynie korektą przed kontynuacją wzrostów. Identyczny schemat, czyli nie pojechał wtedy Bitcoin od razu sobie po ATH, tak, tylko sobie zrobił najpierw korektę, ta korekta była głęboka, nie wiem czy pamiętacie, ja pamiętam, ale już zmierzymy sobie, ona chyba około 70-80%, no 72 około, tak, cena zjechała. Czy teraz jest możliwe, że Bitcoin zrobi 72-3%? Jest to możliwe, oczywiście, natomiast prawda jest taka, że my nie wiemy czy ta korekta wyższego rzędu ona się już rozpoczęła. Na razie mamy do czynienia z korektą, która jest korektą utrzymującą trend. Taką korektą, a nie taką łamiącą trend. Tak? Czyli, czyli gdybyśmy popatrzyli tutaj na ten wykres to mamy do czynienia z korektą tutaj któraś z tego typu. Na przykład tą czy tą. Teraz mamy. Na, na razie jeszcze nie ma sygnału łamiącego. Więc, yy, więc, co dostaliśmy tutaj? Dostaliśmy korektę, która jest trendowa. Ona jest w trendzie. Jest, jest, dopóki ona jest w trendzie, to analityk musi zakładać czy powinien zakładać, że trend raczej się utrzyma, niż zostanie złamany. Natomiast, uwaga, pojawia się pewnego rodzaju ryzyko, ponieważ tutaj dostaliśmy taki znaczek, który, i kilka przesłanek, które mówią, że OK, trend jeszcze nie został złamany. Ale pojawiły się sygnały podażowe. Takie sygnały podażowe, jakich trudno było szukać tutaj we wcześniejszych ruchach, a jeśli się pojawiły tego typu sygnały, to przynajmniej dały nam właśnie te korekty. Więc dostaliśmy taki znaczek i uwaga, R ryzyko. Ja tych znaczków szukałem tutaj nie było, tutaj nie było, a tu już jest. Więc dzisiaj zaczynam mieć przekonanie, że ta korekta. Ma szansę się pogłębić, a moje przekonanie będzie mocniejsze kiedy? Kiedy wyraźnie zaczniemy przebijać dołki ostatnich świec. To jeszcze się nie wydarzyło w tej chwili. Zobaczcie, to są te dołki. Dołek z. Jesteśmy teraz na bajna z 40 750, dołek z 40 222, a także poziom. Jeśli chodzi o Binance, przepraszam. A także poziom 39 200 dolarów. Jeżeli te miejsca zostaną pokonane przez cenę, to mamy informację, że ten trend w tej chwili nowy, wzrostowy się skończył, a dla niego dostaniemy korektę. Czyli to, co przed chwilą mówiłem, że się nie ma co martwić. Teraz pytanie, jaka będzie głębokość tej korekty. No to już odpowiadam. Nie mam zielonego pojęcia, jaka będzie ostatecznie głębokość tej korekty. Natomiast wyznaczyłem sobie wiele różnych miejsc, które są silne z perspektywy y, strony popytowej. Czyli gdybym ja nie miał bitcoina, a mam, ale gdybym nie miał, to a już od dawna mówiłem, że. Nie jestem zwolennikiem kupowania impulsów w trendzie, tylko z reguły wolałbym poczekać na korektę z zakupami. To gdybym nie miał bitcoina, to chciałbym go kupić właśnie gdzieś tu w tej żółtej strefie. Ona jest, składa się z wielu różnych stref, jest ich tutaj wiele i, i ogółem jest bardzo szeroka, bo co prawda najsłabsze miejsca są na dole, ale zaczyna się przy 20 około 2000, a kończy przy 36. Co nie znaczy, że nie może być głębszych zjazdów, bo, bo to są poziomy zakończenia korekty, a zanim korekta się skończy, na przykład mogłaby zrobić coś takiego. Tak, 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 tak. I tutaj się skończy i zrobi się tak. Ale zanim się skończy, zrobi taki dołek, taki wierzchołek, taki dołek. To jest jeden z rodzajów korekt. Ona się dokładnie nazywa korektą płaską, więc, więc my mówiąc o korekcie, najczęściej mamy w głowach tego typu ruch. Korekta się nazywa korekta prosta. I wydaje nam się, że jak cena tylko zrobi taki szlaczek, to już zrobiła korektę. Nie. Cena może zrobić też taki szlaczek, na przykład. Ma, jest jeszcze parę innych szlaczków. W każdym razie, gdyby chciało się ten trend złamać, co się nie wydarzyło jeszcze, powiedziałem Wam kiedy się i gdzie się wydarzy przy jakich cenach. To tu ja bym szukał dla siebie okazji i tak też będę robił. Czyli. Będę robił dokładnie to samo, co robiłem przy 16,5 tysiącach. Jeżeli cena tu dotrze, to ja będę szukał objawów dużych zakupów. Oznak, będę obserwował wykres. I cenę, żeby odsłonić ewentualnie, potencjalnie, czy są tu, czy jest ten bitcoin tu kupowany. Jeśli okaże się, że będzie tu kupowany, to ja będę do tych zakupów dołączał, razem też będę kupował. Tak robiłem tutaj przy 16,5 tysiącach. Przy 23 i 5 łapałem spadające noże, bo byłem tak pewien swojego miejsca do zatrzymania i się nie udało, cena zjechała niżej. Powiedziałem, że niżej już nie będę wyznaczał, dokąd dojedzie, tylko będę patrzył, gdzie kupują grubasy tak zwane. No i oni kupowali przy 16,5, to ja też. Oni przy 15 kupowali, to ja, jak ten, że tak powiem, drugoligowiec, po nich kupowałem przy 16,5. Więc tu będę robił podobnie, jeśli trend zostanie złamany. Na razie nie został, na razie jest utrzymywany. Idąc za trendem, można by powiedzieć, że te dołki tutaj to są jeszcze okazje zakupowe. Tylko wiecie, ja to mówię tak. Czy można powiedzieć, że coś jest okazją zakupową, jeżeli to w ostatnim roku wzrosło 200%? 200% wzrosło, prawda? No to łapanie tych korekt. Yy, no, okej, okay. kiedyś wystarczyło złapać też taką korektę i udało się jeszcze z Bitcoina wyciągnąć, no, do szczytu nikt nie sprzedał, ale jeszcze 100% się udało wyciągnąć, prawda? No dobra, ale albo można powiedzieć, tylko 100% się udało po tej korekcie wyciągnąć, bo osoby, które startowały od dołu, złapały, nie wiem, 600-700%. Więc znowu, naprawdę, czy to jest aż taka okazja, żeby łapać bitcoina w środku? No nie jest, i wiecie, co mi się wydaje, <laughs> że te wszystkie fundusze, które operują ETF-ami w tej chwili na, na rynku dostępnymi, on, oni mają swoich naprawdę fachowych doradców i oni doskonale wiedzą o tym. Moim zdaniem, doskonale o tym wiedzą, żeby też nie kupować bitcoina w trendzie. Stąd też nie widzimy dynamicznych wzrostów tutaj, nie ma dynamiki wzrostów. Gdzie te pieniądze? Które miały napłynąć do bitcoina. A zobaczycie, gdzie te pieniądze się pojawią, jak się tylko cena polepszy. Jeśli się polepszy, no bo może się mylę. Ja nie, ja, to nie jest tak, że ja wieszczę zasięg tej korekty. Ja wam mówię, że gdyby ona się wydarzyła, to ja to będę chciał kupować. Będę szukał tu okazji dla siebie. Ale może być cał, całkiem tak, że właśnie trendowo bitcoin się tutaj podeprze i pojedzie do góry. To jest całkiem prawdopodobne. Być może nie jest to analiza, jaką chcieliście usłyszeć ode mnie. Chcieliście pewnie usłyszeć, że jest. Teraz ja jestem tutaj dzieckiem wiadomości ETF-owych, czyli trochę z ulicy przyszedłem i chciałbym teraz dołączyć do Bitcoina. Jurek, ty mi teraz powiedz, że ja, chcę, że ja mogę teraz wchodzić, że jest okazja, bo ja teraz mam czas i mam pieniądze na to. No to niestety nie powiem tak. Byłem. Y Mieliśmy taką sytuację, że nawet w naszym Discordzie, w naszym teamie mówiłem, że to, no jest, to jest to miejsce potencjalne do utrzymania trendu wzrostu, ale, ale nie przekonuje mnie łapanie czegoś, co urosło 200%. Natomiast o wiele bardziej przekonuje mnie łapanie altcoinów, które jeszcze gdzieś tam zaliczają dołki, a, a ich wykresy układają się trendowo do góry. Stąd też, dopóki Bitcoin jest w trendzie bo to się może zmienić, jeżeli on złamie ten trend, czyli tutaj zacznie nam wybijać te poziomy, o których powiedziałem, to ja mogę zmienić zdanie i może zamrożę w ogóle swój dobry sentyment i swoje pozytywne opinie o, o rynku altcoinów i altseasonie. Może tak zrobię, ale na razie dopóki trend trwa, to tak naprawdę wyciąganie się korekty w bitcoinie w czasie, w czasie, nie w cenie, czyli im dłużej ona będzie trwała, to tym bardziej zachęcać będzie nie tylko mnie, ale Również innych inwestorów do wchodzenia na rynki altcoinowe. Jeśli chodzi o rynki altcoinowe i Alt Season, to moja teoria, którą już wygłosiłem kilka tygodni temu w grupie, przyniosła pewne pierwsze żniwa, ponieważ ustaliłem, że walory pewnego rodzaju, nie mogę Wam teraz zdradzić jakie, bo jest to zarezerwowane dla, dla naszych grupowiczów, ale typu właśnie Ethereum Classic. Czyli, czyli powiedzmy na pewno z czołówki kapitalizacji, gdzie ten klasyk jest, będą rosły. No i ładnie nam strzelił i ten Classic. Pod, nie będę Wam zdradzał też reguły, ale podpowiem tak powiedzmy, że na tapecie mojej znajduje się również Litecoin, którego próbuję łapać w strukturach wewnętrznych, ale nawet bez struktur wewnętrznych uważam, że Litecoin ma spore perspektywy wzrostu. I nadal jest stanie. Czy, czy to oznacza, że on nie może spaść, nie wiem, o 50-60-70%? Może. Z perspektywy spadków pamiętajcie, bez względu na to, na jakim dnie leży jakikolwiek altcoin, zawsze można na nim stracić i 50, i 60, i 80 i 100%. Chociaż dla mnie, jeżeli coś traci 90%, to ja już się godzę z tym, że to tak jakby straciłem 100% wtedy, tak? bo to już jest tam praktycznie trudne nawet do podniesienia się czasami? Litecoin ma długo, długoterminową propo, projekcję wzrostową. Szukam miejsc i publikuję w Discordzie miejsca na dołączanie się do tego altcoina. XRP, robiłem już wiele analiz na ten temat. XRP już tyle dał zarobić, mnie przynajmniej w całym tym swingu wzrostowym, że, że on już jakby swoje zrobił, a myślę, że zrobi jeszcze więcej. Jest cały czas w perspektywie wzrostów. Czy to znaczy, że nie może stracić? 50-60-70% oczywiście, że może. Zobaczcie, dzisiaj mamy cenę taką na przykład, jeżeli on się tylko do linii trendu zbliży, to już ma minus 25%. A jak niechcący będzie chciał wystraszyć inwestorów, to jeszcze zrobi 30-40% może. No, ale jeśli ruszy chociażby po szczyt, to ma 54% nie więcej. 54% do szczytu, dobrze znaczyłem, tak. 64% do szczytu, a jeśli zrobi Kolejny szczyt historyczny, czyli ten z września 21, to ma 150, a jeśli zrobi ATH, to ma 245. Dobry wynik. Więc jestem cały czas mocno optymistycznie na to nastawiony. Z takich ciekawostek: Beamic to już właściwie weszło i dało zarobić. LDO realizuje się moja długoterminowa analiza, ale ona już jest w grze, więc. Tutaj ciężko mówić o dołączeniu w tej chwili, powiem Wam tylko, że zasięgi są jeszcze znacznie wyżej, ale bez korekty, bez dobrej korekty, bez dobrej cofki nie, nie będę nikomu mówił, że to jest dobry moment na przyłączenie, się absolutnie nie jest. Gdzieś tam mam opa który daje mi przepiękny układ wzrostowy, po prostu przepiękny układ wzrostowy, o którym cały czas mówią nas w grupie, tylko musi się coś tutaj dla mnie zrealizować. Na co czekam? I może, może będzie tak, że będę musiał na to czekać, nie wiem, parę miesięcy, a może nawet, nie wiem, rok, to będę czekał. To jest duży interwał, interwał tygodniowy, jedna świeca to tydzień. Początek wykresu to jest czerwiec 2022 roku, więc już mamy ponad około półtora roku, więc co ja Wam przez to wszystko chciałem powiedzieć? A, jest tylko jeden walor, który cały czas próbuje handlować w dół, czyli w przeciwnym kierunku do trendów. Jest to Ethereum. Wiem, dziwnie brzmi. Przed chwilą mówiłem o wzrostach na Ethereum Classic. Nes, czekajcie, gdzie ten Nes tutaj jest? Nes zasuwa do góry jak wściekły, czy tam zasuwał razem z Ethereum, czyli też pochodna jakaś ETH. A propos, by the way, jest w strefie podażowej, czyli do spadków w tej chwili NS, ale Ethereum z pełnym przekonaniem i premedytacją shortuje. Pierwszy short, na ten Ethereum? Pierwszy short na Ethereum się nie udał, ponieważ był to short, który może będzie lepiej to widać, który wstawiłem w wysokim interwale mniej więcej tutaj. I da, bodajże, że stop loss był na tym szczycie, czy na tym już nie pamiętam, i został wybity, czyli porażka, moja porażka. To jest na Ethereum. ale na przykład short z 16 stycznia, z godziny 21. Ten na razie wychodzi. A może być jeszcze tak, że ten short da jeszcze dużo, dużo mniej niżej. Wiem, jest to przeciwko trendowi, zdaję sobie z tego sprawę. Ale tak mi pasuje samo Ethereum do, do spadków, że, że po prostu niesamowicie, natomiast zdaję sobie też sprawę z tego, że gdzieś w wyższych interwałach, czyli w interwale dziennym, tygodniowym, tu się układa, nie wiem, popatrzcie, być może układa się tutaj nowy, no już nie nowy, ale dopiero, dopiero teraz pewnie niebawem będzie zweryfikowany trend wzrostowy, który będę też próbował łapać do góry, tylko niech on najpierw da mi spadki. Bo teraz mamy co? Jeżeli popatrzymy na ten trend sobie do góry, prawda? To mamy szczyt, korektę, Szczyt, korekta, prawda? Szczyt. No, może szczyt, a może nie szczyt, zobaczymy. No, Jeżeli mi się te shorty nie udadzą, pojedzie co najwyżej. Ale dobra, bez względu, czy teraz pojedzie, czy później, to czego brakuje? Korekty, prawda? Brakuje korekty. Osobiście chciałbym, żeby ETH. Dało jakiś spadek, dało mi zarobić, po czym gdzieś w końcu wybiło nam ten szczyt. To nie jest projekcja, mówię co bym chciał, analiza życzeniowa tak zwana. I po wybiciu tego czarnego poziomu tutaj zrobiła mi korektę. Byłby to dla mnie wtedy scenariusz chod do wzrostów, tak jak teraz go próbuję szortować. Jeszcze idąc za tym trendem, tak bardzo bym chciał dostać tę korektę czerwoną na przykład, bo wtedy zmieniłbym narrację na wzrostową. Jeśli chodzi o, natomiast o projekcje spot czy takie długoterminowe, to jeżeli komuś się wydaje, że powiem mu tak, kupuj, bo jest gorący walor. No nie, właśnie w tej chwili on moim zdaniem jeszcze nie jest gorący, a to co mógł pokazać, ponieważ tłum rzucił się troszeczkę na Ethereum w spekulacji o to, że to będzie kolejne do tronu, czyli kolejne do, do ETF-ów zatwierdzania. No to mieliśmy wzrosty, tak? Jeżeli ktoś uważa, że to są, to, to, są to jest przekaz fundamentalny, no to mieliśmy tutaj te wzrosty na Ethereum. Mieliśmy, czyli to zostało już jakby sprytni wykorzystali okazję na Ethereum Classic, choć Classic wygląda troszeczkę, jakby chciał jeszcze podciągnąć. No i jeszcze pochodna jakaś tam Ethereum, której ja nie znam, czyli ANS. Nie wiem o co tu chodzi, ale wiem, że coś z Ethereum też po pociągnął. Więc. Zostawię Was z takim pytaniem na dzisiaj. A może teraz spekulanci śladem za dynamiką wzrostu w Ethereum i całej rodzinie Ethereum rzucą się na inne walory? Jak myślicie na jakie? Czy będą to walory z końcówki list kapitalizacji, czy może z początków list kapitalizacji? Dobra, więcej nie będę mówił. To wszystko na dzisiaj. Przepraszam, że tak późno. Mam nadzieję, że Anoisa się podoba. Było chyba trochę inaczej niż zwykle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was i życzę udanych transakcji.